Dzień dobry, mili. 20 stopni na plusie, kwiecień, a ja w czapeczce. No słuchajcie, tak wieje, że no nie da rady, muszę być w czapeczce, bo zimno. W ogóle dzisiejszy dzień jest jakiś potęgę. Słuchajcie, no przed chwilą zaczął latać nietoperz. Tak, od razu podniósł się bielik, już tego, ale zobaczył nas i dzięki temu uratowaliśmy nietoperka. A skoro jesteśmy przy nietoperkach, to właśnie dzisiaj chciałem wam opowiedzieć fajną historię. Natomiast no nie będę opowiadał wam jakiś prostot, jak część ze celebrytów, którzy opowiadają, jak złowić rybę, że tu trzeba rzucić taką, a nie inną gumą, uzbrojoną tak i tak, i być w takim kombinezonie. I wchodzą, o, zapadł się lód, ha, 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 zapadł się lód pod nim, ha, 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 brawo, brawo, brawo. Albo słuchajcie, staje jeden na rękach, a ten udaje, że mu rowa liże. Kurwa, niech oni sobie te rowy wyliżą, słuchajcie, po cichu, nawet z rodzynami. Ale po co takie rzeczy pokazują? Co to jest za... Że ktoś staje na rękach, a on udaje, że mu rowa liże. I to facet facetowi. W ogóle jak żywy facet żywemu może coś takiego... Kurwa, dla mnie to jest coś obrzydliwego, no. A ludzie, ha, 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 jakie to śmieszne. No może i dla debili jest to śmieszne. Ale dobra, piękny dzień, po co się będę denerwował? No. Nie, no ale słuchajcie, no... No nie będę wam pokazywał, jak złowić rybę, bo to jest dla mnie prostota. Opowiadam wam, zrobię w tym roku parę filmów, to podjadę z mistrzem. Mistrzu jest mistrzem i niech mistrzu się gada o tych rybkach, co, jak on to lubi, kocha. I pokażę wam, jak się ryby łowi. Ja mam ważniejsze sprawy w życiu i tematy życiowe. Geopolityka, polityka, filozofia. Życie robaczków i botaniczne trawki na przykład. Takie rzeczy mnie interesują. A takie głupoty, jak złowić okonia, rzucić żyłką tam wędką XY54, prowadzić równo. Takie głupoty, takie prostoty. To nie dla mnie, to nie dla mnie. Dobra, mistrzowie, skoro jesteśmy dzisiaj w taki piękny dzień, może zdejmę tą czapeczkę? Nie, jeszcze z pół godzinki, jeszcze niech się nagrzeje wiaterek. Taki trochę jestem, wiecie, akurat pyli wszystko i ludzie z błękitną krwią mają alergię. Najważniejsze, że ryba nie bierze, bo tak ma być. Jak ryba nie bierze, to człowiek po prostu nie może skupić się na kręceniu filmu, na obserwowaniu przyrody. No, leci samolot i już mnie zdenerwował. O, już czapeczka zdjęta, już cieplej. Ale słuchajcie, no to jeszcze wracając do tych debilnych celebrytów. Zobaczcie, puszczają na przykład film, a tam jest takie ła, 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 piszczy jakieś, nie wiem, czy to baba piszczy, czy to dziecko, czy jakby miała 3/4 takiego murzyńskiego batona w 4 literach. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ja włączam film i chcę na przykład posłuchać, nie wiem, jak ktoś na przykład gdzieś tam jedzie i łowi sumy, na przykład, tak? A ja słyszę, ła, ła, ła! Nie wiem, o co chodzi, kurwa, nie wiem, ale to powiem wam, że to samo zaobserwuję na przykład w programach motoryzacyjnych. Pokazują jakąś BMW, tam jest ła, 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 jakby miała 3/4 pęta w dupie. No, o co tu chodzi? Ja nie mam... O co tu chodzi? Wytłumacz się. No to debilizm, to nie jest debilizm, to jest, nie wiem, jak to określić. I jeszcze jedna rzecz z nowości. Zauważyłem, jak debile, pewnie też to zauważyliście, jak debile zaczynają prezentować teraz ryby. Łapią rybę za dolną szczękę, ta ryba zwisa, w takie U się wykrzywia i on pokazuje, on jest dumnym łowcą, taki debil. No debil, po prostu sadysta. Za dolną szczękę, ja jego bym tak wziął za dolną szczękę, takich, żeby tak złączyć dwóch pudzianów w siłę, i złapał tego siura za dolną szczękę i go tak podniósł i pokazał, jak on się ładnie wygina. No. Co za debile! No. Skąd taki debilizm wśród tych Polaczków? Bo to nie są Polacy, to są Polaczki. Ła, 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 ła! Rybę jeszcze tak trzymaj. Ła, 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 ła! No debile, no debile. Pytacie o książkę. No książka skończona, ale miałbym ją wydać maj, kwiecień, czerwiec. Nie, nie wydaję. Nie wydaje jeszcze w tym roku, dlatego że książka musi być, o tak, wypieszczona, wygładzona,
Jeszcze coś mi się w międzyczasie przypomni. Także chcę ją wydać, żeby powiedzieli: o, takiej książki wędkarskiej to ja jeszcze nie czytam. Także spokojnie, przyjdą znowu zimne dni. Teraz czas muszę poświęcić na rekonwalescencję i na doznawanie spokojności ducha. A przyjdzie czas na to, żeby wykładzić książkę w zimne październikowo-lutowe wieczora. I w przyszłym roku na pewno ją wydam. No mogę ją wydać w takiej formie jak ten. To nie będzie zła. Chociaż nie będę sędzią we swojej sprawie. Natomiast uważam, że wygładzenie jeszcze jej jest potrzebne. Natomiast będzie korektorem tej książki będzie mój pan profesor. Kto czytał moją pierwszą książkę, Moja Polska, to wie, z kim ma do czynienia. Z najwyższej klasy profesjonalistą. Ale pan profesor obecnie idzie na operację. Wróci z operacji. To ja powiem: panie profesorze, jeszcze chwila, dokończę i będziemy grać razem. Tak się zastanawiam, może ja w swoich, słuchajcie, filmach wprowadzę. Ła, 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 ła! Ła, 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 ła! Nie wiem, to może podniesie mi oglądalność takie. Ła, 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 ła! Kurwa, bo wyjdą górnicy i nam wpierdolą zaraz pod ziemię, jak tak będzie. Tak, zmiana czapki. A dzisiaj o czym? O nietoperkach. Wszyscy w tym COVID-zie, to tego. Ale jacy mądrzy. Tak, od nietoperka, a to od świni, a to od kleszcza, a to z Chin, a to stamtąd, a to Rockefellerowie. Tak naprawdę to ci ludzie, którzy o tym mówią, nie mają pojęcia. Jeżeli banda Anglików nie chciała odtajnić kilka lat temu spraw z Sikorskim, to za 100 lat też nie będziecie wiedzieli, kto, jeżeli w ogóle puścił tego wirusa, więc przestańcie biadolić, kto, co, jak, a skłońcie się myślami do naukowych ocen. Tra-l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 a, żeby, słuchajcie, nie ten, ale na przykład. Trąd, dżuma, ospa, tyfus, plamisty, kiła, cholera, dur, brzuszny, salmonelozy, gruźlica, wąglika i inne były przyczyną większych strat wśród ludzi niż same działania wojenne. O czym chcę dzisiaj w ogóle powiedzieć? O tym, żeby was przyzwyczaić do tego, że wirusy, bakterie towarzyszyły ludziom od zawsze. A czy ten wąglik obecny był puszczony przez jakiś ten czas? To już jest temat poboczny i on w zasadzie nie ma znaczenia, bo czy oni będą chcieli go puścić, czy nie, to nie macie na to wpływu. Ale zobaczcie. Występujące wśród zwierząt epizootie, nie wiem co to jest, doprowadziły państwa do ruiny gospodarczej i były przyczyną klęsk głodowych. Epidemie przyczyniły się do upadku Aten, Kartaginy, powstrzymały pochód Aleksandra Macedońskiego do Indii. Dżuma Justyniana, która ciągnęła się przez pół wieku to jest 50 lat, pochłonęła około 10 milionów obywateli Imperium Rzymskiego przy średniej liczbie mieszkańców szacowanej na około 60 milionów. Przyczyniając się walnie do jego upadku, epidemia tyfusu prawdopodobnie zdziesiątkowała w 166 roku naszej ery powracającą po pokonaniu Partów armię Marka Aureliusza. Dzieje starożytnej Grecji są również związane z wieloma epidemiami. W połowie V wieku przed naszą erą
Ateny były u szczytu potęgi militarnej i gospodarczej, a ich największym rywalem była Sparta. W 430 roku przed naszą erą w ulżonych Atenach oraz po bliskim Pireusie wybuchła zaraza, która w ciągu kolejnych 4 lat spowodowała śmierć mniej więcej 1/3 ludności miasta. Na podstawie opisu można sądzić, że tajemniczą zarazą mogła być dżuma, ospa, a może nawet zakażenie wąglikiem. Dopiero współczesne badania greckich uczonych pod kierunkiem oparte na zębów 3 ofiar tej tajemniczej choroby dowiodły, że ludzie ci byli zakażeni bakterią Salmonella. Według badaczy epidemii zmarł mniej więcej co 4 ateński żołnierz, łącznie z najważniejszym wtedy w Atenach Periklesem. Doprowadziło to w konsekwencji do przegrania wojny w 404 roku przed naszą erą. Klęska Aten miała też bardzo poważne konsekwencje dla skłóconych Hellenów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co jest ciekawe, słuchajcie, to jest ciekawe, ja to znam akurat Lewantego. Niektórzy uważają, że gdyby nie zaraza, to ten bystry chłopak, to jest piękne, zapisałby się na kartach historii jako Aleksander Macedoński, a nie Aleksander Wielki. Także zauważcie, jaką potężną siłą są te maleńkie istotki. I teraz zobaczcie, jaką potężną siłę mają dzisiaj mocarstwa. To znaczy, nie trzeba być mocarstwem. Nie trzeba mieć bomby atomowej. I teraz zobaczcie sobie, jakiś tam debil, który wcześniej miał przygotowanie, wyhoduje, zmutuje powiedzmy, bo wyhodować to jest nie problem, ale zmutuje jakiegoś wirusa czy bakterię i do momentu, kiedy nie nabierzemy odporności, może legnąć w gruzach miliony, jak nie miliardy ludzi. Była to dżuma. Zaraza tak rosowała na teren. Historyk Cassius Dion odnotował, że tylko w samym Rzymie umierało dziennie około 2000 osób. W sumie liczbę ofiar szacuje się na 5 milionów, czyli od 5 do 7% mieszkańców państwa. Łącznie z 2 cesarzami. Versusem i Markiem Aureliuszem. Można przypuszczać, że to osłabienie rzymskiej armii, a nie siła germańskich plemion, miało decydujący wpływ na niekorzystne dla imperium zakończenie wojen markomańskich itd., itd. Choroby zakaźne niejednokrotnie utrudniały kampanie wojskowe, przyczyniały się do ich wstrzymania lub były przyczyną dużych strat w oddziałach wojskowych. Na przykład wiemy z Iliady, że w wojskach greckich oblegających Troją panowała jakaś zaraza, od której ginęły zwierzęta, a potem ludzie. Jedną z najstarszych chorób ludzkości jest włośnica. Mahomet, na przykład, za przykładem Mojżesza, zakazał spożywania wieprzowiny, uznając ją za źródło choroby. Prawdopodobnie pierwszą najstarszą epidemią włośnicy zanotowano w 422 roku przed naszą erą u Kartagińczyków, których posłano na wojnę z Sycylią. U żołnierzy wystąpiły objawy chorobowe wskazujące na włośnicę, co zdecydowało o niepowodzeniu tej zbrojnej wyprawy. Również historię wypraw krzyżowych czyta się jak kronikę epidemii. Dla przykładu, w pierwszej krucjacie armia, która w roku 1098 stanęła pod Antiochią, w sile około 300 tysięcy ludzi. Do roku 1101 stopniała do 20 tysięcy. No to teraz zobaczcie, jaki to w ogóle jest odsetek umierających obecnie na COVID-a do stąd. Błagam. A czwarta krucjata pod wodzą Baldwina z Flandrii. Kurczę, jakbym się jeszcze raz, jak miał syna, to nazwijmy go Baldwin. Bardzo ładny imię. Skutek wybuchu dżumy nie doszła w ogóle do Jerozolimy. Od roku 1500 przed naszą erą historią tu się 41 okresów epidemii dżumy, która wyludniła miasta i wsie, a do Europy została zawleszona najpierw przez Rzymian, a później przez krzyżowców. Dżuma szalejąca w Europie w XIV wieku opóźniła o około 100 lat nadejście renesansu. Do tej pory sądzono, że spowodowała ona zagładę około 1/3 ludności Europy. No to słuchajcie, no to czym się w ogóle przejmujecie tym koronawirusem obecnym?
jak to jakiś procent tylko ludzi umiera. Co nie znaczy, że ten wirus jest tego, bo jest bardzo szkodliwy. Norweski historyk Ole coś tam twierdzi, że przed epidemią w Europie mieszkało 80 milionów ludzi, a zmarło aż 50 milionów. Brak rąk do pracy oraz elit zdolnych do rządzenia przyczynił się do ostatecznego upadku systemu feudalnego i rozwoju bardziej nowoczesnych form organizacji społecznej. To znaczy co, Facebooka i tak dalej? Bardzo dobrze, system feudalny był bardzo dobry. Cham zapierdalał i norka i nie podnosił głowy tak jak dzisiaj na Facebookach i w tych pedalskich wa filmach. Bo cham wtedy nie miał prawa głosu, a teraz cham kręci film. Pyta kelner, co ma podać? Mówię, 3 piwa. Patrzę, a ten dolony przyniósł tylko 2. Chama miejsce jest w pracy ciężkiej norka, a nie w przekazach. Kiedy przekazem była głównie książka, no i jakieś tam, powiedzmy, ołtarz, czy jakieś tam spotkania, synody i tak dalej. A dziś cham siada, włącza kamerę, kręci film, nawet na żywo, i mądrzy się. I pokazuje, jak lizać rowa drugiemu chamowi. No nieprawdopodobne. W wielu kampaniach duże straty powodowała kiła, czyli krętek blady. Nie mylić z moim kolegą bladym. Zwana powszechnie syfilisem lub francuską chorobą. O czarnej ospie oczywiście nie będę wam opowiadał. Po prostu opowiem wam o liczbach, o ilościach ludzi wymordowanych przez te małe, a jakże wspaniałe żyjątka. O, słuchajcie, ospa. Czarna ospa. O ostrym przebiegu. Ospa prawdziwa, inaczej czarna ospa, łacińsko variolavera. Nawet do 80%. Tak. I zniszczyła ona niejedno potężne imperium. Pierwszą znaną w historii ofiarą ospy był faraon Ramzes V. 1160 rok przed naszą erą, a pierwsza odnotowana epidemia ospy rozwijała się w czasie wojny peloponeskiej, 431 przed naszą erą, między Ateńczykami i Spartanami. Historia powszechna mówi, że hiszpańscy konfiskadorzy zwyciężali, ponieważ mieli lepszą broń, armaty i muszkiety. Jednak to broń biologiczna, którą hiszpańscy żołnierze nieświadomie przynieśli, wyrządziła znacznie więcej szkody. W 1519 Cortes dobił do brzegu ówczesnego Imperium Azteków. Początkowo był postrzegany jako Bóg, ale z czasem Aztekowie wzniecili rebelię i Hiszpanie musieli uciekać. I dobrze. W czasie walki chory na ospę Hiszpan zmarł, a Aztekowie, przeszukując ciała poległych najeźdźców, zostali przez przypadek zainfekowani. Ospa powoli wyniszczyła społeczeństwo Azteków, szacunkowo około 25% populacji, ich żołnierzy i samego imperatora. Hiszpański ksiądz opisał to następująco. Tra la 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 la. Cortes stwierdził, że ospa zabiła więcej Azteków niż armaty. W Imperium Inków efekt ospy był jeszcze bardziej wyniszczający. Ospa prawdziwa szybko roznosiła się od wsi do wsi. W ciągu miesięcy choroba zabiła imperatora, jego następcę i większość ważnych dowódców. A wkrótce potem Imperium najechał zbrojnie Francisco Pizarro. Z kolei w czasie wojny prusko-francuskiej w latach tego na ospę zmarło ponad 23 tysiące żołnierzy. Więcej niż poległo w walce. Także mili, ten koronawirus jest tylko wstępem do, znaczy to jest moja teoria, do obecnych badań nad tym, jak będzie się kierowało geopolityką, finansami, wszystkim na świecie. Czy to znaczy, że ja twierdzę, że ten wirus został specjalnie zaimplikowany nam, ludziom? Myślę, że bardziej tak niż nie, ale nie jestem pewien. Sama idea użycia w walkach broni biologicznej stosującej jest bardzo stara, co ilustruje kilka przykładów.
Jeden z udanych przypadków ataku bronią biologiczną w starożytności dotyczył tularemii. Dokonali tego Chetyci, wykorzystując fakt, że tularemia wywołuje chorobę, a to straszna choroba jest, słuchajcie, ponad 100 gatunków zwierząt i człowieka. Stąd straty można zadać ludziom i jednocześnie obniżyć potencjał gospodarczy wroga, paraliżując oddziały transportowe, wykorzystując zwierzęta juczne i doborowe oddziały rydwanów. Chetyci posłużyli się żywymi, zarażonymi zwierzętami jako środkiem roznoszenia choroby. Historia odnotowała tę chorobę jako zarazę chetycką. W VI wieku przed naszą erą Asyryjczycy zatruwali żywność wrogów sporyszem. To jest grzyb. A Ateńczycy zatruwali wodę w mieście Krisa. Tatarzy oblegając Okapę starali się zniecić u obrońców miasta epidemię dżumy. Napoleon podczas kampanii tego próbował wywołać epidemię malarii. A Brytyjczycy w 1700 którymś zastosowali po raz pierwszy broń biologiczną w pełnym tego słowa znaczeniu, zarażając Indian w Nowej Szkocji zarazkami ospy prawdziwej. Wszędzie, gdzie złoto, brytole, pamiętajcie. Również wąglik wywołany przez laseczki tego był już znany w starożytności. A tutaj, słuchajcie, tak, bo to tego, tu wielkie te instytuty produkują. Ale to już było. I wróci więcej, słuchajcie. Pierwsze pewne opisy tej choroby Hipokrates już widać oraz Wergiliusz. W XVI wieku w Republice weneckiej istniało prawo, które karało śmiercią osoby handlujące mięsem zwierząt zarażonych tą chorobą. Jednym z decydujących czynników, który przyczynił się do powstania niepodległości Haiti, była żółta febra, która z armii francuskiej liczącej 25 tysięcy żołnierzy pochłonęła 22 tysiące. I bardzo dobrze! Bo okupanci, czyli kolonizatorzy, to są bandyci! Śmierć bandytom! No i tutaj jakiś jeden lekarz, słuchajcie, według jego obliczeń tylko w ciągu 4 miesięcy liczącej 300-tysięcznej, powtarzam, 300-tysięcznej armii francuskiej ubyło z linii 48 tysięcy żołnierzy z powodu chorób. Konkurentką dżumy w masowym uśmiercaniu ludzi była cholera. Na świecie miało miejsce 7 pandemii cholery. Do zakażenia dochodzi na drodze jakieś tam tego. Na naszych ziemiach epidemia cholery pojawiła się w 1831 roku w Gdańsku. A Gdańsk to jest miasto Wałęsy czy Tuska, czy nie pamiętam. Zaczęła się 28 maja i trwała do 19. Pierwszymi chorymi. Według zapisków policyjnych prezydium policji w pierwszym miesiącu zachorowało ponad 400 osób, z czego zmarło około 300. I to jest zaraza! 1/3, gdzie? 3/4. 3/4 fe, a nie tam. Niewielki ajwaj, co tego. Ludzie. Koronawirus oczywiście był od dawna. Myślę, że już był przed ludźmi i u ludzi pierwotnych była inna ten. Ale ja uważam, to jest moje zdanie, gdyby zostawić tak, bez tego szczepienia, tego koronawirusa, to i tak wszystko by się samo uspokoiło. A teraz ci mutanci, którzy się zaszczepili, ja się nie zaszczepiłem, będą mieli problem. Poza tym, jak się zmutuje taki wirus, to ta szczepionka nie działa. No i co? No i chujów stąd. Epidemia cholery w armii carskiej o mało włos nie zmieniła losów części kampanii przebiegu tłumienia powstania listopadowego. W oddziałach rosyjskich przyczyną wybuchu byli żołnierze Iwana Dybicza, którzy przywlekli ją z terenów Bałkanów z okresu wojny tamtego. Z kolei epidemia z 1820 zmarło około 90 tysięcy żołnierzy, a w 1831 aż 114 tysięcy. 1/7 stanu osobowego carskiej armii. Ofiarą panującej epidemii cholery był także Adam Mickiewicz. Nie wiedzieliście tego? No ja też nie przeczytałem. Który zmarł na nią 26.11.1855. A 26.11 to są moje urodziny. Jeśli ktoś chciałby mi zrobić prezent,
poproszę nowe Ferrari. Jest takie Ferrari, które wyszło rok temu i ma, nie ma biegu wstecznego, wyobraźcie sobie. No, bo na elektryce cofa. Ma 2,5 sekundy do paki. Ale ładne jest, bo rzadko które Ferrari mi się podoba, ale to jest ładne. Oczywiście Ferrari tylko czerwone. W tym odpowiednim odcieniu. Ale jest ładne i z przodu, i z tyłu. Znam ładniejsze Ferrari, Ferrari Enzo, który jest najładniejszym Ferrari na świecie, co prawda nie jest najładniejszym samochodem na świecie, bo najładniejszym samochodem na świecie, którego już nikt nigdy nie prześcignie, jest Mercedes 126. Niekoniecznie w coupé. Może być w czterodrzwiowym. Takiej linii nikt nigdy nie wymyślił jak Mercedes 126. To jest linia wiecznie na czasie. Czy to byłoby w latach 60., 70., czy 2050, ta linia będzie zawsze świeża. No, przegrali wojnę, ale nie finansowo. Bandyci. Jest rybka, zobaczcie! Jest rybka! Pokaż do kamery. Ła, ła! Piszczymy tak. Weź umiesz tak. Ła, 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 ła. Piszczymy. Ła, 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 ła. O, jest ryba, no to musi być ła, 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 jak w tych pedalskich filmach. Nie, nie, ja oczywiście nie przyrównuję się do tych pedalskich celebrytów. Natomiast ja drwię z tego. No ja myślę, że rozumiecie z tego. Dlatego ła, ła, ale gdzieś, wiecie co, zamiast ła, ła, to ja taką piszczałkę mam. Ja ją tu gdzieś mam zawsze, bo to skąd ta piszczałka w ogóle, słuchajcie. Ja mam w ogóle dużo ciekawych rzeczy. Mam tu parę kos. O, stąd ta piszczałka, że jak miałem poprzedniego psa, to on potrafił iść tam i jakiś tam, wiecie, metraż ode mnie i reagował na... To może zamiast tego łała to... No to takie... A to takie te piszczenie, jak te pedały, te filmy puszczają, to takie... Wow, 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 wow. Chcę jeszcze wspomnieć o słynnej malarii. W Rzymie, gdzie malaria szalała od wieków, uważano, że jej przyczyną są opary z bagien. No, no i bardzo dobrze. Z jej powodu zmarło co najmniej 4 papieży. Pamiętajcie, że powiedział papież, że od ręki nie złapiesz. I prawdopodobnie uśmierciła ona Dantego. Na malarię holowali również Jerzy Waszyngton, Abraham Lincoln i Ulysses. Grant w XIX wieku choroba tak bardzo dawała się we znaki w stolicy USA, że pewien wybitny lekarz forsował pomysł osłonięcia całego miasta gigantyczną siatką przeciwowadą. O kurwa, jaki debil. Malarii przypisuje się 1 000 000 ofiar w armii Unii w czasie wojny secesyjnej, a podczas II wojny światowej w rejonie Pacyfiku pochłonęła ona więcej istnień ludzkich niż prowadzone tam walki. Niektórzy naukowcy uważają, że połowa ludzi, jacy kiedykolwiek żyli, zmarła na malarię. Czy ktoś się przejmuje Afrykańczykami umierającymi na cholerę i tak dalej? Ktoś tam się przejmuje. Ale że weszło coś do Europy, która jest największym, która była i jest największym kolonizatorem, no i Ameryka, na świecie, no to tego, no bo te wygodne panie i panowie mogą się zarazić. Ło! Bo oni nie jeżdżą do Afryka, do India, czyli do Azji, ale tutaj się mogą zarazić. Ło! I to taki... Powiem tak. Umarł jakiś mason, słuchajcie, w Anglii, tam wczoraj czy przedwczoraj. Łoj, 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 łoj. On już powinien się, nie, w ogóle nie powinien się narodzić. On się nie powinien narodzić. Bo tyle, co krzywdy narobiła ta masoneria ludziom, to... A tu ta głupia tłuszcza i swołocz. Łoj, jak człowiek, szkoda. Mógłby jeszcze żyć jeszcze 100 lat, tak? A po co ma oddychać?
Przecież to powietrze należy się kleszczom, glistom ludzkim, również różnym płazińcom, tasiemcom, przywrom, gnidom, wszom, pluskwom. Przecież to powietrze należy się również właśnie tego typu zwierzętom. No to tak, jak taka gnida, jakaś taka na przykład łachudrowata zginie, no to tak jakby tego tlenu więcej zostaje dla populacji tej, która tak naprawdę robi coś dobrego dla świata. Będę was żegnał. No i tym... Ła-ła! Ła-ła! Mam nadzieję, że te... Ła-ła! Będę miał oglądalność większą. Ła-ła! A tak naprawdę to mam w czterech literach, czy ta oglądalność będzie większa, czy nie. Natomiast bardziej interesuje mnie to, czy część ludzi weźmie sobie do serca właśnie to, co przekazuje ludziom w swoich filmach, a nie ła, ła!